Nie ja, jako dyrektor teatru mam zasiadać w tym fotelu i zasypiać sobie niedzielne popołudnie, bo przecież już jesteście, prawda? Jesteście? A gdzie jesteście? Te? A? Trze! Nie słyszę, gdzie jesteście? Teatrze! Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Ja sprawdzałem, czy wszystko jest na twoim miejscu. Wszystkie rekwizyty, wszystkie przedmioty potrzebne do zagrania na scenie. Pozwólcie, że się przedstawię. Zapraszamy gości, zapraszamy. Jeszcze do nas, jeszcze mamy wolne miejsca. Tak, tak. Usiądźcie sobie. Więc szanowna publiczność. Nazywam się Bartolomeo, jak widzicie, Palonini. Bardzo mi miło. Brawa, brawa. A wy jesteście szanowną publicznością? Wielkie brawa dla was, dla szanownej publiczności. Szanowna publiczność, mam niezwykłą przyjemność dzisiaj zaprosić was na premierę, alfa, czyli pierwszy raz zagrane przedstawienie dla was i wystąpią najsłynniejsze opowiadaczki świata, moje aktorki ze swoim wspaniałym spektaklem Ciocie, Bajko, Locie. Powtórzcie. Ciocie, Bajko, Locie. Ciocie będą snuły bajki samograliki, a ja będę z wami się przyglądał. Chcecie zobaczyć? Tak! No co? Możemy zaczynać? Zapraszam wobec tego moje kochane ciocie, bajko krocie, żeby dzieciom powiedziały bajki. Ciocie! Wołajcie, wołajcie. Ciocie! O, trochę się niepokoję. Głośniej, głośniej, głośniej. Ciocie! Dzieci mi się zapodziały. Ciocie, nie, to muszę być. Dobrze, że jesteś, wróżko. Wróżka, to zawsze będziesz w samą porę, bo uratujesz się. Uratujesz moje przez samą. Jestem waszą wróżką. Nie mam ciotki, bajko, wróżki. O, zaraz się uczarnię. Wróżka, dziecią z tego zna. Thank you.
jednego wujka. Thank you.
się nazywa. Ja, ciocie, majko. Klocie! Dziękuję wszystkim aktorom, dziękuję wszystkim wam grającym na scenie, dziękuję wszystkim wszystkim. Wielkie brawa, czyli aktorzy moi, wielkie brawa dla publiczności. To już możemy po wakacjach, bo teraz jak widzicie, już wakacje, żyrafy, tygrysy i inne czekają na to, żeby i wspaniałe krajobrazy czekają na to, żeby je odwiedzić. Mamy wakacje, mamy lato, cieszmy się słońcem, a powitamy się ponownie we wrześniu, kiedy wrócimy do szkoły, do przedszkola, tak, i na deski teatru. Więc już teraz zapraszamy na kolejne programy w nowym roku szkolnym, a teraz jeszcze sobie razem na dole zejdźmy tutaj, ciocie, zatańczymy wspólny taniec, pożegnaniec. Znaczy...